Dzień dobry, dzień dobry i witam serdecznie po dłuższej przerwie na speedrunie 6.0, gdzie gram na 10 minut i komentuję ruchy. E, jedno ogłoszenie ważne. E, ruszyła Liga Online Szachuś Cup. Można się zapisać e, dołączając do klubu Pan Szachuś Klub na Liczesie. Linki macie w opisie pod każdym filmem. Zapraszam do dołączenia. Gramy w każdą środę o godzinie 20.00. 7 rund, tempem 5 minut plus 1 sekunda. Są nagrody. Wypisany jest szczegółowy komunikat. Do nabycia są m.in. nagrody rzeczowe z szachowo.pl oraz moje kursy w różnych wersjach. Zapraszam. Jest też szansa do dołączenia, ponieważ jeden najgorszy turniej się odrzuca. No i jedziemy na 10 minut. Gramy, komentujemy ruchy. Zbliżamy się już do rankingu 2000. No więc będą już te partie na pewno bardzo ciekawe. Troszeczkę tutaj podgłośnie sobie ruchy. Mamy C5, skoczek na F3, tradycyjnie skoczek na C6. No i zagrajmy goniec B5, wariant Rosolimo. Z tego co wiem, mój kolega już tworzy kurs dla was na temat tego posunięcia skoczek C6 czarnymi i tam czarne są całkiem w porządku, ale to tutaj gramy na oczywiście z człowiekiem, więc będziemy kombinować. C3 jest posunięciem, które chce zaplanować sobie zagranie d4. Ewentualnie po takim ruchu skoczkiem można zagrać wieżą. Dobra, jest ruch g6, więc d4 od razu do centrum. Atakujemy to centrum. Sprawa prosta. O, wybijamy. Jak przeciwnik wybija, to super. Nic prostszego. Skoczek c3. Więcej tutaj się nie wymyśli na ten moment. Sprawa jest prosta. Hetman B6. Tutaj mnie atakujesz, drogi przyjacielu. Ten ruch nie jest najlepszy, słuchajcie, z prostego powodu, bo naturalnie wyprowadzam gońca, broniąc pionka, i jeszcze mam groźbę D5. No więc ten Hetman będzie musiał stąd uciekać. I w sumie nie wiadomo gdzie, bo jak ruszy tutaj, to poczęstuje go A3 i też B4 pójdzie, więc będzie znowu musiał uciekać. Traci czas, traci tempa. No i cóż, Hetman ucieknie na C7, no to dostanie też plombę wieżą lub skoczek wejdzie też na D5. Więc no tutaj. Edmund Beszeć w ogóle to jest nietrafione posunięcie. No właśnie, zobaczcie. I mogę zagrać na przykład tutaj, a ja poczęstuję przeciwnika jeszcze ruchem chytrzejszym, wieża C1. Dlatego, że tutaj będzie opcja D5. A skoczek na D5 mi nie ucieknie. Sorry, tu jeszcze niestety myszki nie zmieniłem, może na święta. Mikołaj mi przyniesie, chociaż już jeden Mikołaj mi tutaj Tipa rzucił. Pozdrawiam serdecznie smoka. E, tutaj jest ruch E5. Nie podoba mi się ten ruch z bardzo prostego powodu. Pole D5 trzeszczy w szwach. Teraz pytanie, czy nie wybić i nie otworzyć gońca? Wybijemy, otworzymy sobie gońca, otworzymy sobie Hetmana i tutaj skoczek wejdzie sobie za chwilę na d5 słuchajcie, no białe mają idealną pozycję to jest pozycja wygrana to nie znaczy, że ja już ją wygram, ale to jest wygrana taka jest ocena według mnie i myślę, że tutaj się wiele osób ze mną zgodzi król czarnych jest niezroszowany, skoczek niewyprowadzony no to gość traci tu w ogóle kupę materiału, zobaczcie mogę wybić, nie muszę wybijać, co nie? nie muszę wybijać, zagram sobie tak, no i tutaj mam wejście na c7 Okej, okay, on z szachem sobie może dziabnąć. Hetmanem wybijemy. Wybaczcie, moi drodzy. Katarek lekki. No i cóż mogę powiedzieć. Totalny armagedon. Zagranie tutaj. No tak, proste ruchy. Nic chyba prostszego tutaj nie ma. Po prostu szach zdymuje wieżę. To znaczy w tej kolejności jeszcze zbije gońca i jeżeli król pójdzie na f8 to najpierw zbije gońca, a potem wieże jeżeli tutaj, no to też do wyboru mnóstwo posunięć no też można wybić tutaj, jak król zbije to jeszcze jest strzałka na f7, wieża nie ucieka no tutaj nie ma co komentować, słuchajcie strzałka Dobra, jestem. Musiałem kichawę wydmuchać. E, I co? Przeciwnik poddał. Lecimy dalej. Jesteśmy czarnymi. E4. No i teraz my zagrajmy C5. Skoczek C3. No to skoczek C6 i prawdopodobnie będzie G3. A nie, ruch F4. Spoko. Atak Grand Prix. E, no cóż, w tym wypadku myślę, że dobrą opcją jest ruch E6 z planem D5. I przechodzimy trochę do takiej obrony francuskiej. Ten ruch już najlepszy nie jest, bo skoczek nie ma, blokuje posunięcie C3, więc się z tego bardzo cieszymy. Skoczek na E7 i na f 5 sobie świetnie staniemy. No, katar mnie bierze, słuchajcie, sorry, ludziska, sorry, i tak sobie zagram, bo będę miał opcję po wybiciu skoczkiem albo gońcem. O, i teraz skoczek. No, i chodzi o to, że jak on mi wybije, to ja wybiję gońcem, żeby nie psuć sobie pionków. Ruch myślę, że prosty. Wiecie co, źle. Źle pograłem, bo tam mogłem ruch zagrać i prawie zdobyć figurę, ale on by nie i tak wtrąciłby tutaj. Dobra, muszę wybić tym. Co za gościu? Robi Roszadę. No dobra, słuchajcie, podstawowym ruchem jest tutaj ruch H5, żeby nie było G4. Choć i tak nie groziło, bo skoczek wchodził na H4, ale ruch H5 zawsze tego skoczka tu bardziej utwierdza. Skoczek G5 łodde co łoddy jak nieco 7 z prostym planem wybicia. Znaczy nie mówię, że to od razu trzeba wybić, ale wyprowadzenie gońca jest w porządku. H4. No zobaczcie, co gość robi. W ogóle gra zbyt szybko. Kosimy pioneczka. Za darmo. Dajcie mi chwilkę jeszcze. Niestety jesienna pora, prawie zimowa. Wracamy tym skoczkiem. No i teraz będę miał plan H4, zagranie na przykład tutaj. Ale pełen wachlarz możliwości. No i tu też Wam chcę powiedzieć jedną rzecz. Jest to wygrana. Można zagrać H4. Jeszcze bardziej skoczek będzie miał fajne miejsce sobie na G3. Skoczek sobie już wędruje, nie wiadomo po co. I tak naprawdę ja nie muszę robić roszady. Król na F8 też będzie stał dobrze, ale to też nie muszę. Zagram tak. Z planem B4 wyganiam kolejne figury. Plan jest prosty. I D4 i otwieramy gońca. No w ogóle bajka, nie? Tutaj już te skoczki, zobaczcie, są zdekoordynowane. One kompletnie nie mają gdzie się ruszyć. Zauważyliście, jak partia szybko się toczy, to nie? Zobaczcie, tutaj podstawia gość pionka, bo jak wybiję, to mogę zbić potem tam. Pytanie, czy ja tego chcę. Bo tutaj ten pionek bardzo dużo szkodzi. A... No myślę, że tak. Te pionki się trzymają, gońce je pilnują. Wybijemy, wybijemy na D3. No, po prostu zbieramy materiał. Nie szukam jakichś specjalnych kombinacji, bo też ich na przykład nie widzę po prostu, ale nie dostrzegam. Ale no, zwyczajnie, jak gość podstawia w ten sposób. Nie wiem, albo ja dzisiaj gram bardzo dobrze, ale to raczej nie. Albo przeciwnicy grają fatalnie. Raczej tak. Jeszcze mam w głowie coś takiego jak wieża H6, wieża G6, fajna możliwość atakowania pionka. Wieża D8. O długiej ruszadzie w ogóle nie myślę. Król jest bardzo bezpieczny, gońce go świetnie pilnują. E, myślałem o tym ruchu tak po prostu, żeby wymienić Hetmany. Chyba lepszej opcji nie ma. Ten ruch oczywiście w zanadrzu miałem, więc sobie tak zagramy. No jak bicie, no to bicie pionkiem. Chociaż skoczkiem też jest spoko, ale pionkiem otworzę sobie wieżę zwyczajnie i tam skoczek będzie trupem można powiedzieć no i cóż co zrobi przeciwnik no tak by mógł zagrać by podstawił figurę zbijamy pionkiem nie no zobaczcie no gość podstawia figury no to po prostu jak 1200 no to co ja mogę poradzić jak takie partie są aj słuchajcie yy, sekundeczkę potrzebuję serio jeszcze dajcie mi ostatnią, yy, ostatnią sekundę. No, i już jesteśmy, już lecimy, nowa partia. No i jedziemy. Ruch E4 po raz kolejny, i C5 po raz kolejny, i skoczek F3 po raz kolejny. Festiwal Obrony Sycylijskiej. D6, wariant Najdorfa nam się szykuje w porządku. Zbijemy sobie skoczkiem naturalnie. Skoczek F6, skoczek C3. I mi tu się na przykład bardzo podoba ruch A4, który zapobiega posunięciu B5. Spokojnie sobie ten ruch gramy. Jest ruch E5. No dobra. I teraz tu e, mogą być plany takie, e, żeby skoczek poszedł na B3. <laughs> o, wybaczcie. Skoczek F3, skoczek D2, skoczek tu, skoczek tu. To jest bardzo długi plan. E, Odejście na F3 nie jest głupie, słuchajcie. Mimo wszystko. Z tego co kojarzę. Nie, słuchajcie, dzisiaj chyba zejdę na wizji. Sorry. Gonie C7. Plan jest taki, żeby tego skoczka wybić. I zyskać pole. D5. Tak zrobimy od razu. Przerzucę skoczka tędy. No widzicie? Starośnie radość. Sorry. O, i gość dobrze wykorzystał sytuację. Grając od razu D5. No ja muszę chyba to walnąć. To jest dobre wykorzystanie sytuacji, słuchajcie. Bo to pole już nie jest dobrze bronione. Ten skoczek mógł być fatalnym ruchem w sumie. Czy fatalnym? No, takim słabszym troszeczkę. I teraz pomyślmy. Bicie, bicie. Bicie, bicie. I nic nie mam. No, nic nie mam. Kompletnie. Zagram w takim razie tutaj. Takie zagranie myślę, że będzie OK dla niego. Na D4 i przerzut skoczka. Oczywiście na E2. No dobra. Ten układ sił względnie mi odpowiada. Również robię roszadę i w zanadrzu mam ruch F4. Mimo wszystko pozycję będę chciał tu otwierać. E, goniec na D3 można powiedzieć, że stoi tak jak mały taki trupik, ale on dobrze konsoliduje tutaj te pionki i dobrze je trzyma. Słuchajcie, dzisiaj e, chorobowo fatalny odcinek. Hetman zagrał. W sumie nie wiem po co na C7. Tak chyba tradycyjnie. No i razu, idziemy F4. Z planem F5. Skoczek F3, potem G4, G5. Jest bicie. No to jest bicie. No i tam opcja taka groźba. Aha, tutaj zagrałeś. Bo jak tutaj, to mi weźmiesz tu. Ja tu, ty odbijesz tam. Nie, ja ten H5, będę miał bardzo dobrą grę. Ten tam, tam ci odbiję. Nie. Bijemy. Idziemy na różnopolowe gońce. Zdecydowanie. Możliwe, że on z szachem zbije, bo to się bardzo narzuca, ale to będzie bardzo zły ruch, zobaczycie. Z uwagi na to, że jak on zbije, to król H1. I to jest jedyny ruch, oczywiście. On musi odbić i nie ma łączenia wiesz. On ze skoczkiem się spóźnił i to jest jego... Według mnie tutaj duży mankament. i Herman H5 raz, że bronię ładnie. Tu atakuje, tu atakuje. Mam wjazd wieżą za chwilę. To no bo najpierw bicie tutaj i wjazd wieżą. I to będzie chyba najlepsze. Wprawdzie jest jeszcze taki ruch jak goniec F4. A to też wierzę F1 i przejdzie. Tutaj będzie związanie, więc. E, będzie kiepsko. A jak wróci królem na G8, to może dostać przypadkowego mata. E, od razu jest strzałka, przecież on nie może iść na G8, bo jest mat. A jak zagra tu, to jest E5. Sorry, myszka mi po prostu nie działa. Pododał. E, no tak. No słuchajcie, y, u, jakby to powiedzieć, szechuś w formie albo przeciwnicy bez formy. Lecimy dalej, no cóż mogę powiedzieć, i mamy tu przeciwnika. Znowu około 2000. Festiwal Obrony Sycylijskiej w tym odcinku, słuchajcie. I znowu skoczek C6. Koniec C4. No to zawsze E6 na taki ruch trzeba zagrać, i tutaj przykurzyć mu D5. Proste. Mhm. Jest D4, spokojnie. I skoczek F6 za takiem. No i tutaj, e, skoczek jak zbije, to fajnie, tym pionkiem bijemy. Potem E5, to Hetman A5 ze zdobyciem pionka. Zobaczcie, on zagra tak z rozpędu. Wiedziałem, to było więcej niż pewne. Słuchajcie, no to jest tak proste. Ja nie wiem, jak zawodnicy na, e, w rankingu 2000 mogą tak łatwo podstawiać. Ja tego nie rozumiem. Słuchajcie, wygrana czarnych już jest y, oczywista. Tutaj wymieniam, po prostu wymieniam, upraszczam, grę, lecę sobie D5. Wyprowadzam figury, łapię więcej przestrzeni, kulturalnie goniec d 7 nie muszę się jakoś mocno tu rozprzestrzeniać. No jasne, goniec atakuje pionka, goniec d7, nic się nie dzieje. No i c5, proszę bardzo, jak wybijesz, ja wybiję sobie królem. No, musisz wybić, tak? Wybijam sobie królem, król do centrum. E, okej, okay, tutaj. Co ty chcesz mi tutaj zrobić, drogi przyjacielu? Wierzą, żeby nie zagrał tu. Jak goniec F4. Słuchajcie, to i goniec D6. Pionek przewagi to jest tak dużo w takiej pozycji, że to jest po prostu wyduszenie przeciwnika. Ja wiem, że to dla niektórych może jeszcze być spory problem. Ale wieście mi, że tak jest. I zagramy sobie tu. Jak sobie skoczek odciął drogę ucieczki, to będziemy go atakować. Jedyną opcją to jest goniec na D2. Wtedy go możemy zaatakować. I, go, I skoczek na E4 zaatakujemy. Na no koniec tutaj musi uciec. Chociaż y, wieża tu i zdobywam tego skoczka. O, chyba, że on będzie chciał kolejnego pionka oddać. Wieża za dwie figury. O, właśnie. To się będzie dobrze kalkulować. Skoczek nie może nigdzie uciec. Już tutaj gra. Słuchajcie. Ojej, ale mam dużo dobrych opcji, wiecie. Mogę zbić tu, zdwoić mu pionki, zagrać wieżą na B2 i go tu męczyć. Mogę zbić tu, potem zbić wieżą, tu kolejnego czystego pionka zdobyć. No chyba to będzie najlepsze. Mm, a nawet pionkiem zbić. Słuchajcie, skoczek musi uciec. E... Tutaj, jak dasz mi szacha, to król C6. Siepionek broni, dokładnie. Koleś gra proste ruchy, w ogóle tak, takie przewidywalne, że aż, że aż y, słabiutko to wygląda. Goniec ze 6 no ustawiamy lepiej gońca. Wieża tu musi zagrać, bo inaczej król i skoczek nie będzie miał opcji odwrotu. Wieża B1 musi zagrać. E, no to już widzę, że gość w ogóle y, bez pojęcia. O, widzicie. Nie wiem, zbyt prosto. Prosty festiwal po przerwie się weszło na speedrunka i idzie zbyt łatwo. No dobra, 2,66 przeciwnik. Nie chcę grać. Dobra, szukamy nowego przeciwnika. No i mamy 2020. Gość D4. No to zagrajmy sobie ostro. C5 i F5. Już ten debiut był, na kanale, speedranie. wyprowadzamy skoczka i za chwilę będę ruszał gońcem. A, w złej kolejności, gońcem najpierw i tam chciałem trzasnąć, w złej kolejności pograłem, słuchajcie. A nie, bo tutaj też jest sprytne G6 i goniec G7, no jest wiele możliwości, wiele takich trików w debiucie, zmiany kolejności ruchów, żeby uzyskać tą swoją pozycję. No, ale myślę, że ta pozycja też nikomu nie szkodzi. Jest całkiem normalna. Inna. Troszeczkę. D6, oczywiście, żeby skoczek miał miejsce. Na D7. Wybaczcie. Mam kaszę do mikrofonu. No i wyprowadźmy skoczka. Taki ruch jest jak najbardziej możliwy. Według mojej oceny. Chociaż jeszcze H6, może G5. Teraz H6. Jeszcze wykorzystajmy to, że nie mamy roszady. I ten goniec będzie musiał się tłumaczyć tutaj ze swojej pozycji. Tak to G5, F4. Potem tu. Dobra, lecimy. OK. Chyba taki ruch jest dobry. Chyba jest bardzo dobry. Otwiera się świetnie goniec. Wstępem zaatakuje skoczka, który nie będzie miał ucieczki, tylko na G1. Rewelacja się zrobiła. Zobaczcie, i kilka prostych ruchów. On niby tu coś próbował mnie atakować. A to on jest w tarapatach. Skoczek G1, jak już tak, figura musi się cofnąć na swoją początkową pozycję. <laughs> Sorry, to jest bardzo źle. Hetman B6, tak, żeby Hetman już się zahaczył gdzieś tam, już gdzieś te swoje pola ogarniał. Ważne jest to, żeby figury miały jak najwięcej pól do ogarnięcia. Tutaj H4 może być niebezpieczne. Ja myślę, że Roszada. Wieża już sobie tam gdzieś atakuje. Nie widzę nic konkretnego. Mogłem w sumie skoczkiem chyba tutaj zagrać, tu zaatakować, ale to i tak by był ruch E3. Gdzież tak, i tak wejście też jest ciekawe. Może A5 ruch niby wydaje się dziwny, ale chcę zagrać tak, wymusić bicie i odbić tym. Spróbuję wymusić bicie, chociaż on może zagrać A3. Jak zagra A3, to wrócę albo na B3 zagram. Goniec będzie tańczył. Co tutaj? Bardzo dziwnie. Skoczek A5. Wymiana. Źle pograłem, przecież ja miałem bicie proste i wieża F2. Za szybko. Musicie mnie skarcić w komentarzach, słuchajcie. Za szybko gram. Im wyższy ranking, tym szybciej gram. Nie wiem dlaczego. Yy, no dobra, jest tu wymiana, jest tu wymiana. Jak się Hetmany wymienił, to też jest super. <laughs> Wybaczcie za ten kaszel, naprawdę. Bo tu po wymianie jest bicie pionkiem i tam strzelam w tę stronę. Nie, no w ogóle easy znowu, co nie? Bardzo łatwo. Bardzo łatwo to poszło. Znaczy, jeszcze nie poszło, no ale to jest bicie. No to mimo wszystko tutaj odbijam po prostu pionka na F2. Pionek więcej na G2 wisi. Końcówka jest totalnie wygrana. Mogę wziąć pionka, tylko pytanie, czy mi się to opłaca. Jasne, że tak. W sumie dlaczego nie? Jeden pionek więcej to yy, może być jeszcze mało w takiej złożonej yy, końcówce. A dwa pionki więcej, no to już jest jakiś kapitał. Dobra, to można tutaj zbić pewnie. Myślę, że taki ruch. Chodzi o to, żeby przytrzymać tego pionka. Tu grozi bicie kolejnego. A jeszcze taki ruch będzie groził A4. Choć też ciekawe byłoby nawet bicie wcześniej tu. Ale dobra, to nie ma znaczenia teraz. E, tu stoi bardzo dobrze. Tutaj będziesz chciał zagrać zawsze taki ruch. Dobra, A4. <coughs> mhm. I taki ruch. I ta wieża już nic mi nie zrobi. A chcę wybić tutaj. Zagrać tak. O, wymieniasz. Skoczek może zagrać w sumie tutaj tego pianka. Co? Bardzo dziwnie. Nie wiem, zagram tak troszeczkę blefując. Po prostu sobie wierzę, że zagram Bona bo i tak tutaj stoi OK. I pianki do góry. No i właśnie, mamy tutaj przewagę. Ogromną, ogromną. Króla podciągnąć i piankiem zesuwać. I podciągamy króla. Jeszcze pełną pułapkę Wam pokażę, jaką, jaką wpadnie przeciwnik. Już nie wpadnie. Bierze F4. Tam jeszcze była taka fajna opcja. Nie, w sumie przepchanie było dobre. Ale to już chyba nie ma większego znaczenia. Nawet chodzi mi po głowie coś takiego, jak wybicie skoczka. Goniec E5, pionek, i król zasuwa sobie na F3, na H3. Może to być bardziej ryzykowne, może nie ma sensu aż tak ryzykować, gdzie mamy aż tak bardzo komfortową sytuację. No i goniec, i plan jest łatwy, tutaj na G3 sobie będziemy ruszać. Przeciwnik został sparaliżowany troszeczkę i to on ma trudności. My nie musimy specjalnie czegoś tutaj znajdować, żeby wygrywać. No i G3, no i prosty plan. Prosty. Aha. Aha, chciałeś tu obronić. Jasne. No to z powrotem i wiesz, sobie tędy może wejść. I będzie wszystko działać dobrze. No okej. Okay. Aha. Królew 3. Skoczek nie grozi. Tupionek wisi. Król nie może na G2. Zagramy sobie zaraz tam. Eee, ok. A, no to z powrotem, z powrotem, panie kolego i musisz zagrać wieżą. No i co? Mamy Cię. No mamy Cię, no. Słuchajcie. E, dziś krócej trochę. Dzięki bardzo. E, sorry za taką długą przerwę. Lecimy z tematem, lecimy z szachami. Święta niedługo. Już ten klimat się zbliża. Nie wiem jak u Was. Prawdzie jeszcze miesiąc ponad, ale już aura, aura wisi w powietrzu mimo braku śniegu. E, pozdrawiam. Do zobaczenia na lidze online i w ogóle do zobaczenia. Cześć.